pan już tutaj jest najlepszym obrazem tego, do czego w Polsce dojdzie, że funkcjonariusze PiS-u, tacy jak pan, będą przychodzić i zadawać pytania. Mało ma pan mediów swoich rządowych łapie? Mało tego jest? Niech pan przyśle wojewodę, to chętnie z nim podyskutujemy, a nie zgrywa tu dziennikarza. To jest krytyczny moment w historii Polski, w którym większość rządowa chce pozbawić obywateli dostępu do rzetelnych informacji. Całe to działanie związane z wprowadzeniem haraczu na media dąży jedynie do tego, żeby pozbawić Polaków różnorodności dostępu do informacji. Do tego, żeby jedynym słusznym medium była telewizja rządowa i radio rządowe. Na to nie ma naszej zgody. Przyszliśmy do pani poseł po to, żeby prosić, żeby pani wprost odpowiedziała, jak pani się zapatruje i czy będzie pani głosować za wprowadzeniem haraczu na polskie media po to, żeby jedynym przekazem, który funkcjonuje w przestrzeni publicznej, był strumień ścieku informacyjnego mediów rządowych. Więc bardzo proszę zapoznać się z tym apelem z naszego zarządu oraz odpowiedzieć nam na to pytanie, czy pani będzie głosować za tym rozwiązaniem. To nie jest kompletnie żaden zamach na wolność słowa, tylko walka o dobrobyt polskiego państwa, proszę państwa. Ja nawet jestem zadowolona z tej całej akcji. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego jestem zadowolona? Bo ilu ludzi w Polsce dowiedziało się, że media nie płacą takich pieniędzy, jak przynależne byłoby do polskiego. Wszystko jasne, dziękujemy. Dziękuję pani poseł. Nie odpowie pani. W Biurze Prawa i Sprawiedliwości zawsze jest pan mile widziany. Każdy z nas jest zobowiązany do płacenia podatków. Mniej i bardziej zamożny. Dlaczego ci najbogatsi nie chcą tego uczynić i was okłamują, mówiąc, że nie robią to, bo bronią wolności słowa. A cóż to za wolność słowa, która tak wiele kosztuje? Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że podatek ten nie ma pełnić funkcji fiskalnych. Wpływy z tego podatku, zakamuflowane pod pozorem walki z koncernami, gigantami cyfrowymi, zostały na tyle zniekształcone, że w głównej mierze uderzy on w polskich, wolnych, niezależnych i obiektywnych wydawców. Temu się sprzeciwiamy. Kwoty, które mają być z tego podatku pozyskane do budżetu państwa, 800 milionów złotych i 400 milionów złotych rzekomo przekazane na ochronę zdrowia, to, drodzy państwo, jest 5 razy mniej niż Andrzej Duda swym podpisem przekazał w przededniu rozpoczęcia pandemii na media publiczne. Nie zgadzamy się na to, żeby symbolem polskich mediów były czarne ekrany. To jest wielki kryzys państwa, w którym gdyby nie niezależne media, nie dowiedzielibyśmy się o maseczkach od instruktora narciarstwa, o respiratorach od handlarza broni, ponieważ ani prokuratura, ani służby specjalne, ani żadne inne instytucje, łącznie z Najwyższą Izbą Kontroli w Polsce, nie są niezależne od rządu. I tylko media patrzą tym rządzącym na ręce.